Witaj w podcastach Grupy Trop. Dzisiaj wraz z Dorotą Szczepan-Jakubowską przyjrzymy się temu trudnemu i poważnemu tematowi, jakim jest wypalenie zawodowe. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o haśle wypalenie zawodowe, czyli o czymś, co jest na ustach wielu, ale niewiele osób rozumie, co właściwie za tym się kryje, a przede wszystkim nie rozumie, czy to hasło dotyczy jego samego, czy też nie. Bo wypalenie zawodowe to nie jest zwykłe zniechęcenie do tego, co się w tej chwili robi. Jest to poważny syndrom zaburzenia klasyfikowany przez WHO i który w tej chwili jest jedną z głównych przyczyn chorób psychosomatycznych. Ale dobrze. Cofnijmy się na chwilę i zdefiniujmy, o co chodzi z tym wypaleniem, zanim przejdziemy do tego, czy to Ciebie dotyczy i co mógłbyś z tym robić, albo w jaki sposób mu zapobiegać. Wypalenie zawodowe, czyli tak zwany syndrom burnout, to jest stan, gdy praca przestaje dawać satysfakcję. Kiedy pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, kiedy permanentnie czuje się przepracowany, kiedy jest niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które kiedyś sprawiało mu przyjemność. On sam odczuwa, że jest potężna zmiana między nim w pracy jakiś czas temu i obecnie. A towarzyszy temu też poczucie permanentnego wyczerpania psychofizycznego i takiego nadmiernego zawodowego obciążenia, a także braku satysfakcji niezależnie od obiektywnych wyników. Co byś nie robił, to i tak jesteś ty z siebie niezadowolony i uważasz, że jest z ciebie niezadowolone całe otoczenie. To wszystko jest związane z ogromną trudnością w mobilizowaniu energii i takiej utracie energii emocjonalnej. Osoby, które cierpią na syndrom wypalenia zawodowego, przypominają taki rodzaj nieprzewidywalnego wulkanu, który z jednej strony jest cały czas naładowany emocjami, a z drugiej strony w zasadzie śpi, tylko nie wiadomo kiedy wybuchnie. Spadek sił fizycznych i odporności organizmu na choroby oraz nasilenie się chorób psychosomatycznych to jest bardzo poważna konsekwencja permanentnego stresu, który towarzyszy wypaleniu zawodowemu. Takie osoby również oprócz tego, że spada im motywacja do wykonywania obecnej pracy, oczywiście z zaangażowaniem, to również jeżeli z niej odejdą, to potem często zmieniają pracę. Skąd się bierze to częste zmienianie pracy? Osoby, które mają syndrom wypalenia zawodowego, są bardzo ostrożne w tym, żeby się angażować w nowe zadania. We własnych oczach nie są dobrymi pracownikami i to fakt, ponieważ wypaleniu zawodowemu towarzyszy pewne obniżenie takiej sprawności poznawczej i emocjonalnej. A więc kiedy inni zarzucają im, że nie spełniają pewnych oczekiwań, to oni wolą porzucić tą pracę, bo są przekonani, że w sumie osoby, które ich krytykują, mają rację. I to jest bardzo poważny problem. Bardzo poważnym problemem związanym z wypaleniem zawodowym jest obniżona samoocena, a wręcz skłonność do samooskarżania. Obojętność na to, co się ze mną stanie, często taka bezradność. Te osoby mówią, już gorzej być nie może. Jest mi obojętne, czy mnie karają, czy mnie nie karają, czy mnie krytykują, czy mnie chwalą. Cokolwiek bym nie zrobił, i tak będzie niedobrze, bo wewnętrznie czuję się niesprawny. I teraz dochodzimy do pewnego zjawiska, które jest bardzo niebezpieczne i które powoduje trudność w wyjściu z tego syndromu, no można powiedzieć, ku światłu. Jest to wzrost zewnątrz sterowności przy jednoczesnym braku zaufania do innych ludzi. To wygląda mniej więcej tak. Taka osoba mówi, zdaje się na świat, który jest wrogi mi, który mnie krytykuje, ale robię to, bo nie mam siły inaczej. I jeszcze jedna niebezpieczna rzecz, spadek empatii.
obojętność na problemy innych, uciekanie od kontaktu z cudzym cierpieniem, takie swoiste stępienie emocjonalne, które bierze się po prostu z tego, że jest we mnie już tak dużo cierpienia, jest we mnie tak dużo smutku, jest we mnie tak dużo bezradności, że cudze cierpienie i moja empatia przelałyby szale goryczy. Mówię o tym w takim bardzo dramatycznym tonie, ale jest to syndrom trochę lekceważony. I jeżeli na wczesnych etapach nie zauważymy, że znajdujemy się w warunkach, które mogą nas doprowadzić do tego punktu, to potem bardzo trudno zatrzymać ten proces. Dlatego w przypadku wypalenia zawodowego musicie pamiętać, że dużo ważniejsza jest profilaktyka niż leczenie. Na co musimy zwracać uwagę? Przyglądając się, czy przypadkiem nie znajduje się w warunkach i w sytuacji, która może mnie doprowadzić do tego niebezpiecznego punktu. Pierwsza rzecz. Czy przyjmuję na siebie dobrowolnie lub pod przymusem zbyt dużo obowiązków w stosunku do indywidualnych możliwości? Bardzo często takie zapalone do pracy, takie zmotywowane, pełne ciekawości życia młode osoby albo starsze osoby, które przychodzą do nowej pracy, postanawiają się wykazać na dzień dobry. I może się okazać, że zanim się obejrzą, nie znajdą się w sytuacji, kiedy rosną oczekiwania w stosunku do nich. I oni sami też mają ogromne oczekiwania w stosunku do siebie, a potem nie są w stanie się zatrzymać. I co się wtedy dzieje? Nie śpią w nocy, myślą o tym, co trzeba zrobić, nie odpoczywają, nigdy nie wychodzą właściwie z pracy i jednocześnie coraz bardziej uzależniają się od pochwał, coraz bardziej uzależniają się od wzmocnień, a o te robi się trudno, bo czym jestem lepszy, tym częściej ludzie moje osiągnięcia uważają za oczywiste, a więc muszę robić więcej, więcej i więcej. Druga strona jest taka, że dla wiele osób ma bardzo wewnętrzne motywy do angażowania się, na przykład jest przekonanym, że to, co robi dana firma czy organizacja, szczególnie dotyczy to organizacji pozarządowych, jest czymś niezmiernie ważnym. I nie zauważają, kiedy wydatki energetyczne związane z pracą znacznie przekraczają profity, które z tego czerpią. Zwróć również uwagę na to, czy nie napotykasz zbyt wiele przeszkód, które w twojej percepcji będą bezzasadne, absurdalne, szkodliwe. To mogą być przepisy, to mogą być jakieś układy personalne, to mogą być niezrozumiałe dla ciebie zmiany w procedurach. W ogóle to może być zbyt dużo zmian, które powodują, że tracisz grunt pod nogami. I jeżeli przy bardzo dużym zaangażowaniu nie możesz w tym momencie odpuścić, tylko starasz się nadal, pomimo tych zawirowań, robić cały czas swoje, może się zdarzyć, że zaczniesz walić głową w mur i przeżywać początki stresu, który cię przekroczy. Kolejna rzecz. Wypalenie zawodowe to jest rodzaj reakcji na stres. Jeżeli cały czas jesteśmy owładnięci jedną myślą, to może się okazać, że nie dajemy sobie szansy na regenerację sił i na odreagowanie stresu. Wszystko jedno. Przez taniec, przez sport, przez spotkania towarzyskie, przez twórczość, uprawianie hobby. To jest bardzo ważne, żeby mieć alternatywne życie. No i jeszcze jedno. To jest środowisko pracy. Przy tym chciałabym się na chwilę zatrzymać. Co to znaczy toksyczne środowisko z perspektywy wypalenia zawodowego? Generalnie uważa się, że to jest środowisko, w którym ludzie nie dostają należnego im uznania. Ale niestety to nie jest takie proste, ponieważ jeszcze trudniejsze jest uznanie warunkowe. Są zespoły, które są skrajnie nastawione na osiągnięcia.
i są w stanie wyrazić bardzo dużo uznania, wręcz podlizywać się osobom, które przynoszą na przykład bardzo dobre wyniki, powiedzmy sprzedażowe, albo przynoszą bardzo dobre rozwiązania. Problem polega na tym, że to uznanie jest warunkowe i można je stracić natychmiast, kiedy przestaje się te wyniki osiągać. I wiele osób uzależnia się od tego rodzaju toksycznej relacji, takiej warunkowej i w sumie trzymającej tą osobę w szachu, w takiej złotej klatce. I nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy zawiedzie, można powiedzieć w cudzysłowie, swoich ludzi. Ja chciałam powiedzieć, że to jest pułapka i to jest pułapka, które wiele firm w tej chwili w pewnym sensie zastawia na ludzi świadomie. Myślę, że jest to jedna z przyczyn, dla których w tej chwili wypalenie zawodowe jest tak poważnym problemem. Okej, ale zniechęcenie do pracy, zwątpienie czy poczucie bezradności przeżywa większość osób. Stres przeżywamy w pracy wszyscy. Dlaczego tylko niektórzy popadają w syndrom wypalenia zawodowego i właściwie po czym poznać, że to jest właśnie to? Przede wszystkim chodzi o to, że to jest taka spirala, która bardzo szybko ciągnie nas w dół. A więc możemy to poznać po tym, że nie jest to tak, że nasz stan jest konstans. My się z każdym dniem, niezależnie od wysiłku, czujemy coraz gorzej. Czujemy się coraz bardziej otępiali. Jeżeli czujesz złość, to jeszcze jest dobrze. W momencie, kiedy zapytany, co czujesz, możesz powiedzieć nic, albo obojętność, a ostatecznie bezradność, i czujesz, że to uczucie się coraz bardziej nasila, to jest szalenie niepokojący objaw. I drugi niepokojący objaw jest taki, prawie zawsze w wypaleniu zawodowemu towarzyszą choroby somatyczne. Jeżeli się okazuje, że odzywa się nagle twoja alergia, zaczyna cię boleć, nie wiem, serce, żołądek, odzywają się stare choroby z dzieciństwa, a tobie się nawet nie chce iść do lekarza, to jest bardzo niepokojące. Dlaczego? Przestajesz siebie szanować. Syndrom wypalenia zawodowego wiąże się bardzo silnie z tym, że przestaje mi zależeć na sobie samym. Jeżeli poczujesz coś takiego, zatrzymaj się i poważnie zastanów się nad autodiagnozą w tym kierunku. No i co? Jeżeli odnaleźliście trochę siebie w tych moich opowieściach, to pewnie zadajecie sobie pytanie pod tytułem OK, to co robić? Tak jak powiedziałam, ważniejsze jest zapobieganie, ale również ważne jest budowanie siebie jako osoby odpornej na tego rodzaju pokusy, trudności, a w rezultacie zaburzenia. I na czym warto, żebyśmy się skupili? No pierwsza rzecz to jest oczywiście zdolność zrobienia stop klatki. Jeżeli umiemy się zatrzymać i zapytać siebie, jaki jest mój bilans energetyczny? Co ja w tej chwili czuję? Co przynosi mi satysfakcję? I czy to, co robię, rzeczywiście przynosi mi satysfakcję? Czy ta studnia ma dno? Czy przypadkiem nie wkładam mnóstwa zaangażowania i energii w coś, co nie daje mi już żadnego zwrotu? Taka samoświadomość jest potrzebna i możemy ją osiągnąć na przykład w taki sposób, żeby jadąc na urlop nie zabierać komórki, laptopa, w ogóle niczego, tylko po prostu poświęcić czas na przyglądanie się sobie. Druga rzecz to jest otwartość na sygnały z otoczenia, na przykład od przyjaciół albo od bliskich, którzy mówią: stary, zatraciłeś się, to co robisz jest destrukcyjne, nie masz dla nas czasu, nie masz też czasu właściwie dla siebie, otrząchnij się. I osoby, które już są w tej spirali, często nie słyszą takich sygnałów i reagują na nie w taki sposób: hello, ty nie rozumiesz mojej sytuacji, ty nie wiesz, dlaczego ja tak muszę robić,
ty nie wiesz, dlaczego mi na tym tak zależy, więc się nie mądrzyj. Ale moja rekomendacja jest taka, jak usłyszysz to od jednej osoby, możesz zignorować, jak od drugiej, warto się zastanowić, jeśli mówi ci to ileś osób. Po prostu idź na urlop i zastanów się nad tym. Trzecia rzecz to jest otwieranie się na nowe i wyobrażanie siebie w zupełnie innych zajęciach. To jest bardzo ciekawe, kiedy możesz albo w fantazji, albo realnie popróbować gdzieś być uczniem. No, na przykład może być to przy okazji hobby, ale również jest taki system nieraz w firmach, który się nazywa employability, czyli taka ruchliwość pracowników wewnętrzna. Jeżeli grozi ci wypalenie w jakimś obszarze, a możesz iść do zupełnie innego i po prostu uczyć się tam, to może się okazać, że pozostawanie w roli ucznia, od którego nikt nie ma szczególnych oczekiwań, podziała na ciebie bardzo ozdrowieńczo. No i oczywiście asertywność. Zdolność do mówienia o swoich potrzebach. Zdolność do stawiania granic. Zdolność do stawiania również granic sobie, nie tylko innym. I ostatnie. Prawo do popełniania błędu i wybaczania sobie słabości. Tak jak powiedziałam, na syndrom wypalenia zawodowego najbardziej narażone są osoby najbardziej wartościowe, ambitne, z dużą motywacją osiągnięć, empatyczne i chętne do kontaktu. Takie osoby mają często wewnętrznie bardzo wysokie standardy i również otoczenie ma od nich bardzo wysokie oczekiwania. Kluczowe jest to, że kiedy się pomylisz, kiedy się nie wyrabiasz, to nie reagujesz na to w taki sposób, żeby jeszcze dodać gazu, tylko również potrafisz odpuścić i powiedzieć: normalnie, pomyliłem się, nie zrobiłem tego, przepraszam was, przepraszam siebie i idę dalej. Samoocena, która jest zależna wyłącznie od wyników, od osiągnięć, od zaangażowania, w gruncie rzeczy jest bardzo kruchą samooceną. Dziękuję bardzo. Jeśli podobał ci się ten podcast, wpisz się do newslettera, a będziesz z nami na bieżąco.